Witam serdecznie po drugiej stronie ekranu online jeszcze, ale o tym powiemy w rozmowie, że już wkrótce także na żywo będzie można zobaczyć pana Sławomira Łosowskiego, lidera i założyciela zespołu Kombi. Dzień dobry, panie Sławku, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich, witam pana. Pan Sławek, za sobą ma mnóstwo instrumentów elektronicznych. Ja jestem troszeczkę młodszy niż zespół Kombi. I od lat dzieciństwa, w latach 80. pamiętam właśnie taką ilość niesamowitą sprzętu. Zawsze mnie to fascynowało, skąd w tych ciężkich czasach tyle sprzętu było. Ale zaczynał pan od pruskiego instrumentu organów, o nazwie nie bardzo pruskiej, bo Matador, prawda? Ja zaczynałem jeszcze od gorszego instrumentu, bo takiej dmuchawy NRD-owskiej, to był rodzaj takiego chyba jakby akordeonu, tylko zasilanego dmuchawą elektryczną i w formie klawiatury takiej, jak jakiś instrument klawiszowy, ale to było tak paskudne brzmienie, że udało się potem w końcu kupić prawie cudem, oczywiście nie, z załapówką, którą mój ojciec wtedy dostarczył kierownikowi sklepu muzycznego w Gdańsku, kupić organy Matador NRD-owskie, które też nie były zachwycające, ale tam rok czy dwa lata na nich pograłem. A w końcu kupiłem ruskie organy Junos i te organy zupełnie nieźle brzmiały, chociaż miały bardzo taką dosyć prymitywną konstrukcję wewnątrz, ale może dzięki tej prymitywnej konstrukcji, gdzie było widać kawa na ławę, każdy tranzystor i każdy opornik, ja mogłem pogrzebać jako młody, początkujący elektronik i coś tam sobie zmieniać jeszcze. Także potem z tym instrumentem Junos, do którego robiłem różnego rodzaju przeróbki i dodatkowe urządzenia, grałem właśnie przez cały okres pod nazwą Akcenty, a także w początkowym okresie pod nazwą Kombi. Dobrze. A jest jeszcze wśród tego sprzętu Atari? Bo tak gdzieś wyczytałem, że tam Atari jeszcze gdzieś stoi. Że jest. Nawet mogę odkręcić smartfona, żeby po prostu można było zobaczyć, że na ekranie jest program Notator właśnie na Atari ST, i które tutaj stoi u mnie na moim centrum badań jądrowych, czyli tu, gdzie ja pracuję nad muzyką. Ale mówi pan, że jeszcze starcza miejsca na sprzęt, że jeszcze coś tam by się zmieściło, panie Sławku, w tym pokoju pana? Oj, dużo by się zmieściło. Moi koledzy, którzy uprawiają typową elektroniczną muzykę, to mają całe takie pokoje klawiatur. Czasami nawet w pewnym sensie im zazdroszczę. Ja mam tylko pewne określone grono przyjaciół klawiaturowych, tych starych syntezatorów, które kupowałem w latach 70. i 80. Mam też troszeczkę nowych, mam sampler nowy, współczesny, Akai, ale generalnie posługuję się starymi instrumentami. Starymi, w tych instrumentów Yamaha, Roland, Korg, mnóstwo tego, to wszystko chyba, nie wszystko, przepraszam, wychodzi ze studia, jak pan wyjeżdża na koncert. Ale tak jak pan mówił, jest to super zintegrowane. To każda część jest integralną częścią i pozwala panu na to, żeby nad tym panować, nad wszystkimi elementami. I więc jest jakaś trudność przy zabieraniu tego na koncert? Czy pan już tak to doskonale wypracowane? No, na koncert jeździ głównie to, co w tej chwili widzimy. Dlatego, że na koncert nie zabieram instrumentów, które mają brzmienia, ale nie mają klawiatur, czyli takich paneli. Nie zabieram też oczywiście tych moich wszystkich komputerów, na których ja nagrywam i tworzę muzykę. Natomiast to, co gram na koncertach, no to podstawą dla mnie jest ten Prophet 5 i Minicorg 7S oraz samplery, które dwa używamy na koncertach. Stare samplery ASR-10 z lat 80., na tych samplerach mamy jakieś charakterystyczne brzmienia do poszczególnych utworów i wyzwalamy je za pomocą klawiatur, ja i wokalista Zbyszek. Także posługujemy się tymi jeszcze instrumentami na koncercie. To jest też no, trochę tego, nazwijmy to, trochę tych skrzynek jest, a z trudem się to mieści do mojego samochodu. Jeżeli złożę siedzenia i jadę sam,
tylko z jednym pasażerem. Natomiast najczęściej jednak wozi ten sprzęt jakiś bus, bo przecież jeszcze są bębny, sprzęt gitarzysty basowego i też on gra na syntezatorze, także trochę tego ma. Tak naprawdę można powiedzieć, że dzisiaj w pewnym sensie kombi to jest też produkcja koncertu, bo wy dbacie i o swoje nagłośnienie, i muzyka, szczególnie ta instrumentalna, którą pan wykonuje, bo też utworów dużo jest instrumentalnych w pańskim wykonaniu, to również lasery, to ilustracja do tej muzyki, więc tak naprawdę jesteście pewnego rodzaju przedsiębiorstwem, można powiedzieć, muzycznym. W pewnym sensie, ale trzeba powiedzieć sobie, że lasery robi zupełnie inna zewnętrzna firma, która się specjalizuje w widowiskach laserowych, jest zaprzyjaźniona z nami od wielu, wielu lat, i Visual Sensation, i oni mają opracowane całe, każdy utwór ma swój własny show opracowany do naszej muzyki. Oczywiście mówimy o utworach, do których te lasery mamy zaaranżowane, bo byłoby ciężko grać z laserami, może nie ciężko, tylko nudno, gdybyśmy cały koncert grali z laserami. Więc lasery są takim widowiskiem, które albo na końcu koncertu jest, albo też jeżeli wcześniej jest zmierzch i można te lasery pokazać wcześniej, no to czasami już w połowie koncertu jakiś pierwszy utwór jest z laserami. Także to jest kwestia jeszcze godziny koncertu, bo trzeba pamiętać, że lasery wymagają zmierzchu nawigacyjnego, czyli kiedy niebo jest całkowicie czarne, nie tylko takiego zmierzchu, gdy my widzimy, że słońce zaszło, ale to jest jeszcze za mało. Musi być naprawdę ciemno, żeby efekt był dobry. Żeby efekt był dobry, no i efekt na pewno jest, bo brzmią te największe przeboje grupy Kombi. Pan powiedział, że w 1983 roku się taki ukształtował styl zespołu Kombi, że dzisiaj te wykonania są trochę bardziej energetyczne, ale jakby jądro brzmienia jest to, które było. Być może pan takie pytanie usłyszał, więc może pana zdziwi, a może zdziwi. Jak to się stało? No, ja rozmawiam, mam mnóstwo znajomych, to jest i Paweł Stasiak, to są i Chłopcy z Placu Broni, to jest i Sztywny Palazji, to jest i zespół Dżem i te największe hit, największe przeboje właśnie powstały w latach 80. Skąd taka kopalnia przebojów do dzisiejszego dnia? Kolejne pokolenia i pana zespołu, i tych, które wymieniłem, słuchają tych właśnie hitów. Ja myślę, że nie tylko chodzi o lata 80. Bardzo piękne piosenki były w latach i 60. i jeszcze wcześniej. Są teraz odkrywane na nowo. Mówimy o piosenkach Koterskiej i innych. Także muzyka zawsze ma to do siebie, że młode pokolenia i w ogóle sztuka, że jaka ona by nie była, nawet rozrywkowa, że poszukują tych wartościowych rzeczy w poprzednich dekadach, ale też trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj trochę hity żyją krótko i krócej żyją niż żyły w tamtej epoce. Tak mi się wydaje, że powstaje jakiś przebój, jakiś młody zespół wylansuje jakąś piosenkę i jakby ludzie szybko o niej zapominają, jakby ona się już bardzo szybko starzeje. Więc to jest kwestia pewnie epok, ale oczywiście, że w latach 80. też trzeba powiedzieć, ta cała gama zespołów, którą pan wspominał, ale to ona jest o wiele jeszcze szersza ta lista, tworzyła no, znakomitą muzykę. To nasze pokolenie lat 80. pozostawiło po sobie bardzo, bardzo dużo wartościowej muzyki. Właśnie, a to może dlatego, że wy mieliście talent, a dzisiaj to tak naprawdę jest też kwestia reklamy, promocji, a niekoniecznie talentu, bo potrzebny jest produkt muzyczny, a nie talent muzyczny? Stało się to, co okres PRL-u to był okres, kiedy nie było naturalnej gospodarki rynkowej, i dotyczyło to wszystkich dziedzin życia. Wkraczając w gospodarkę rynkową, okazało się, że muzyka jest takim samym produktem jak każdy inny towar. I w związku z tym podlega tym samym prawom i tym samym działaniom rynku, jak produkcja telewizora czy produkcja grzebieni. Także
w tej sytuacji, jeżeli piosenka nie ma promocji, nie ma reklamy, nawet żeby była nie wiem jak piękna i jak utalentowani jej twórcy, to ona nie ma szans na zaistnienie. W związku z tym, jeżeli jest promocja i reklama, to wiemy też z promocji i reklamy innych produktów, że czasami niekoniecznie kupujemy produkt, który jest masowo reklamowany w mediach, a czasami ten mniej reklamowany, bo jest po prostu bardziej nam bliższy, czy lepszej jakości. Więc w związku z tym przy takiej dużej, tak przy tych możliwościach promocji reklamy, oczywiście, że zdaję sobie sprawę, że można wypromować bardzo dużo kiepskiej muzyki. Ale jest też internet, panie Sławku, i on zawiera różne treści, daje dostęp do różnej muzyki, lepszej, gorszej, ale też pozwala jakby wykonawcy się prezentować nawet temu, którego szerokim łukiem omija, nie wiem, telewizja, omijają radiostacje. Pan to źródło docenia jako możliwość kontaktu, przekazu własnej muzyki, nie wiem, czegoś ze starszych utworów, czegoś z nowszych utworów? Oczywiście, że doceniam, ale internet działa podobnie jak inne media. W internecie też opiera się wszystko na reklamie i promocji, a także na takim zjawisku charakterystycznym dla wszelkiego rodzaju subkultur, że jeżeli powiedzmy odbiorca młodzieżowy ma swoich idoli, młodzież, to na zasadzie takiej, że oni sobie wzajemnie, ta młodzież, przekazują, zobacz, coś fajnego jest tam w internecie, jakiś fajny film, czy tam fajna muzyka, czy fajny zespół. I to działa na tej zasadzie, że oczywiście internet umożliwia poszukiwanie i mieć własne zdanie, ale jednak duża część publiczności nie ma swojego zdania. I ona jest w jakiś sposób sterowana przez wytwórnie płytowe, nawet te, które nie korzystają z mediów tradycyjnych, na przykład z telewizji, ale korzystają właśnie z internetu. I też za tym stoją wydawcy tej muzyki, którzy sprzedają tą muzykę potem na wszystkich streamingowych miejscach. Także to jest cały czas jakieś medium, to nie jest oderwane. I generalnie dzisiaj współcześnie muzyka, tak jak wspomniałem, jest towarem. To nie znaczy, że ten towar to jest coś kiepskiego. Może być to wspaniałe arcydzieło muzyczne. Okres pandemii to na pewno zły okres, jeśli chodzi o koncerty. Ich w zeszłym roku pewnie było mniej, o wiele, wiele mniej dla pana. W tym roku może już jest tego troszeczkę więcej. Ale ten czas dla artystów no, też miał swoje dobre strony. W tych złych stronach to również to, że była chwila czasu na pracę taką spokojniejszą, można powiedzieć, nie między koncertami, nie w tej gonitwie. I pan, z tego co wiem, ten czas naprawdę wykorzystał w swoim studio, pan nie próżnował. Tak, w ubiegłym roku powstał materiał na naszą nową płytę, którą wydamy pod koniec tego roku. Pandemia rozwaliła w branży muzycznej bardzo wiele sytuacji, przede wszystkim dotknęła materialnie muzyków i całą technikę, otoczkę show biznesu, bo nie mówimy tylko o muzykach, ale o firmach, które zajmują się koncertami, obsługą techniczną, wyświetleniem, nagłośnieniem, scenami, telebimami, no całą techniką. I wszyscy się z tego jakoś próbujemy otrząsnąć. Natomiast no, teraz zaczęliśmy trochę grać tych koncertów, szczególnie właśnie sierpień, wrzesień mamy ich trochę, bo mówiąc szczerze, wielu organizatorów przestraszyło się i przeniosło nasze koncerty właśnie z czerwca, nawet z lipca na przyszły rok, albo też na późniejsze właśnie, na ten sierpień i wrzesień. Co do płyty, to ja i tak miałem zamiar w ubiegłym roku ją przygotować, no ale to się tak, nie powiem, że dobrze złożyło, tylko po prostu się złożyło, że pandemia, która mnie uziemiła tak jak i innych, spowodowała no, bardziej intensywną pracę, a przy okazji ta nasza nowa płyta będzie bardzo elektroniczna, bo przez to, że nie za bardzo mogliśmy się spotykać, to działaliśmy głównie na zasadzie łączności internetowej,
nagrań we własnym domu czy własnym studiu i przesyłania sobie nagranych wave'ów. Także muzyka jest na tej płycie bardzo elektroniczna. Zresztą ku uciesze wielu, wielu fanów, którzy w ostatnich latach szczególnie po płycie nowy album, który było trochę akustycznych rzeczy, bo trochę gdzieniegdzie tam gitara, bębny akustyczne, bardzo pisali do mnie fani i kombi. Panie Sławku, niech pan zrobi taką bardziej elektroniczną płytę. My tęsknimy do tych brzmień dźwięków. Więc ta płyta będzie bardzo elektroniczna, z tym, że ona częściowo nawiązuje do moich brzmień charakterystycznych dla muzyki kombi z poprzednich epok, ale ja tam stosuję dużo nowych brzmień, nowych sampli. Dużo nagrałem sampli za pomocą mojego głosu, głosu Zbyszka, wokalisty. Przetwarzałem nagrane dźwięki, na przykład na Profecie, w różnych formach. Czyli stosowałem takie współczesne trochę techniki, jakie od lat stosują w muzykach elektronicznych, w remiksach, żeby pokazać, jak te brzmienia można jeszcze przetwarzać, co z nimi można zrobić. I powstał taki, no nie powiem, bo nie lubię tego słowa współczesny, ale taki jednak dużo nowocześniejszy obraz kombi, który z jednej strony sięga do tego, co było, ale z drugiej strony idzie do przodu. Ja przeczytałem, pan mnie najwyżej poprawi, ale pan powiedział coś takiego: nie jestem fanem muzyki elektronicznej. To jak to jest? Mówi pan, że ta płyta będzie elektroniczna. Zresztą to brzmienie ja też uwielbiam, bo no nie wiem, Taniec Słońcu, Nowe Narodziny, no to jest to, co dla mnie brzmi fantastycznie. A pan mówi, nie jestem fanem? Ja nie jestem fanem tak zwanej muzyki elektronicznej. Czyli nie to, że jej nie lubię, tylko po prostu wiele osób myli mnie, myśląc, że ja uprawiam muzykę taką, jaką powiedzmy uprawiał Jean-Michel Jarre czy Tangerine Dream, a ja jestem tylko muzykiem, który gram na elektronicznych instrumentach, ale ja nie gram muzyki typowo elektronicznej, tak, taka jaka ona kojarzy się stylistycznie dla słuchaczy z muzyką elektroniczną. Ja jestem facetem, który po prostu gra na instrumentach elektronicznych i tylko tyle. Ja zapytam jeszcze o jeden utwór. Zapytam tak, ja mam też znajomego, nazywa się Maurycy Polaski, jest artystą kabaretowym i kiedyś napisał piosenkę, mówi o tekście do ulicy Sosankowej i przypadkiem ta piosenka stała się potem czołówką polskiej wersji tego serialu dla dzieci. A jak było z utworem Bez ograniczeń, który ja słuchałem co tydzień? Bo to były czasy, kiedy oglądałem 5, 10, 15. To był przypadek. Wiąże się z tym jakaś historia, czy po prostu jakoś tak się złożyło, że gdzieś tą muzykę pan miał, nie wiem, gotową i ona trafiła za pana zgodą do czołówki tego programu? To jest po prostu utwór z płyty Królowie Życia, utwór instrumentalny, który skomponowałem w latach 70., pod koniec lat 70. I ten utwór nawiązuje jeszcze do tego, co grałem pod nazwą Akcenty. Jest takim utworem, no można powiedzieć, z gatunku fusion, czyli nawiązujący troszeczkę do jazzu. Jest temat, są sola. No, taki utwór instrumentalny w tym gatunku. Natomiast on trafił do telewizji, do programu 50-15, bo się spodobał ówczesnym twórcom i zapytali się, czy wyrażę zgodę na wykorzystanie tego utworu. Więc wyraziłem zgodę. Wtedy z tego powodu się, jak to były jakieś grosze, albo wcale nie było pieniędzy, już nie pamiętam. Także, ale bardzo to miło jest i czuję taką satysfakcję, że przez tyle lat właśnie wielu, wielu ludzi słuchało tego programu i ten motyw z tego utworu instrumentalnego, a nawet czasami oni puszczali dłuższe fragmenty, zapadł ludziom w pamięć i jak my gramy, rozpoczynamy każdy koncert tym utworem, tylko że w nowszej, świeższej wersji, no to już wszyscy wiedzą, o co chodzi. I ten utwór jeszcze powinien na scenie, oczywiście tak mówię pół żartem, pół serio, zapowiedzieć Wojciech Mann, bo to jego głos
też chyba moje pokolenie doskonale zapamiętało z tego programu, bo on był głosem tego programu. Natomiast jeśli mowa o koncercie, jeśli mowa o rozpoczynaniu, no to 14 sierpnia, Mstów koło Częstochowy, piękne gmina położona na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i tam będzie brzmiała właśnie muzyka kombi. Będą lasery, bo to wiem, że jest zapowiedziane w programie, bo już będzie taka godzina koncertu zespołu, że to będzie. To jest taka dla Was uczta, super spotkanie, zabawa i to jest wtedy cała radość, że tą muzykę możecie zaprezentować? No to jest wielka radość. Przede wszystkim koncerty są dla nas no, takim najważniejszym momentem. Chociaż ja też lubię pracę twórczą, czyli tutaj przy tych instrumentach tworzyć muzykę. Ale spotkanie z publicznością i ta interakcja, no tego się nie da zastąpić graniem w domu. Także bardzo nas cieszy. Myśmy już mieli jeden koncert w tym roku z laserami, a nawet z pokazem pirotechnicznym, który też czasami istnieje w naszym programie, jeżeli oczywiście organizatorzy sobie życzą. Także ten koncert naprawdę świetnie wypadł. Ten koncert akurat, o którym mówię, to był w Raciborzu. I tutaj spodziewamy się też, że to będzie naprawdę przeżycie dla wszystkich słuchaczy, którzy przyjdą. Będziemy grali z laserami oczywiście na końcu koncertu, kiedy już jest naprawdę ciemno. Także zapraszam wszystkich bardzo. A czy zabrzmi taki utwór, ale co z tego, podczas tego koncertu? Tak, tak. My zawsze gramy te utwory, które promujemy, single czy teledyski na naszym kanale na YouTubie, to zawsze gramy oczywiście w koncercie. I będzie oczywiście ale co z tego, a Minerał Życia będzie grany właśnie w tej części z laserami, bo są zaaranżowane do Minerału Życia lasery. Leave.
Dobrze, to Panie Sławku, pozostaje tylko poprosić Pana, aby Pan zaprosił wszystkich na ten koncert. Rozpocznie ten wieczór muzycznie Czadomen, czyli mój znajomy Paweł Dudek, a potem na deser, jeśli tak można powiedzieć, zespół Kombi, czyli po prostu prosiłbym zaprosić naszych widzów, żeby Mstów 14 sierpnia odwiedzili. Serdecznie zapraszam wszystkich widzów telewizji Orion na nasz koncert i w ogóle na całą imprezę, która odbędzie się w Mstowie 14 sierpnia. Do zobaczenia, do usłyszenia już na żywo, Panie Sławku. Mam nadzieję, że tam będziemy mogli sobie uścisnąć rękę i jeszcze parę słów zamienić. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Panu za poświęcony czas, za miłą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Sławomir Łosowski, lider i założyciel grupy Kombi. Dziękuję bardzo i wszystkich serdecznie pozdrawiam.